Witam wszystkich. Jestem Magda Gil, jestem z Wałbrzycha. Chciałam wam powiedzieć o tym, jak spotkała mnie miłość w życiu. Tą miłością jest Jezus Chrystus. To jest Jezus, to jest żywy Bóg, to nie jest religia. Nie mówię wam o religii, ponieważ ten Jezus, którego ja poznałam, on jest poza wszelką religią. Ponieważ religia jest wymysłem ludzkim. Religia to choroba, Jezus to osoba. Ja spotkałam w swoim życiu Jezusa, ponieważ zapragnęłam Go w swoim sercu. Zawołałam do Niego: Jezu, ja chcę poznać Cię takim, jakim Ty jesteś naprawdę. I On przyszedł do mnie. On z każdym dniem pokazuje mi, jak bardzo mnie kocha. To jest cudowny Bóg, to jest cudowny Ojciec. Moje życie było pełne lęku, pełne depresji. To była jedna wielka pustka, to był jeden wielki chaos. Ja szukałam miłości w ludziach, ale jej nie znalazłam. Nic nie zapełniło tej pustki, ani nikt. Tylko Jego miłość, miłość Jezusa wypełniła tą pustkę w moim sercu. I w tej chwili ja nigdy nie byłam szczęśliwa. A w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Niezależnie od wszelkich okoliczności zewnętrznych, ja jestem szczęśliwa, bo znam żywego Boga. Jezus uzdrawia, Jezus uwalnia. Jezus jest potężnym Bogiem. On przychodzi w mocy swej i może cię uwolnić. Wiecie, Bóg, Jego miłość jest niezmienna. On ukochał cię odwieczną miłością. Ta miłość jest niezmienna, ale to, co cię oddziela od tej miłości, to jest twój grzech. Ten grzech to jest niezależność, to jest życie bez Niego. I ty możesz to oddać, ponieważ Jezus Chrystus umarł za każdy grzech, za każdy twój grzech. On umarł. On dał się zabić, abyś ty był wolny, abyś mógł doświadczać tej wolności w swoim życiu, abyś mógł doświadczać Bożej miłości, abyś mógł żyć zwycięskim życiem. Zwycięskim życiem. Bo może ci się wydaje, że to ty panujesz w swoim życiu, a ja powiem ci, że to jest kłamstwo. Bo tak naprawdę to panuje diabeł w twoim życiu. Ty pozwalasz diabeł, by panował w twoim życiu. Mogę ci o tym mówić, bo kiedyś tak żyłam. Żyłam bez Boga i diabeł robił w moim życiu to, co chciał. Ale teraz ja panuję w Chrystusie w moim życiu i jestem zwycięzcą. To jest mój cudowny Bóg. To jest mój cudowny Jezus. To ty więźniom otworzyłeś drzwi. To ty, to ty, to ty. Przyszedł po to, żeby uwolnić jeńców. On uwalnia jeńców. On przywraca wzrok niewidomym. On podnosi pochylonych. I on przewiązuje rany serc łamanych. I ty, jeżeli dasz się mu uleczyć, dzisiaj, teraz, jeżeli przyjdziesz do niego, zawołasz w swoim sercu, on przyjdzie do ciebie ze swoją miłością, bo on pragnie wylewać na ciebie swoją miłość. On pragnie wylewać na ciebie swoją miłość. I pozwól mu się uleczyć. Bo może ty kiedyś zawiodłeś się na Bogu. Myślisz, że zawiodłeś się na Bogu. To ja ci powiem, że ja kiedyś też myślałam, że ja zawiodłam się na Bogu, ale to był ten Jezus religijny. Jezus religijny zapodany mi przez ludzi. A teraz ja wierzę w tego żywego Boga, w Jezusa Chrystusa, w żywego Boga, który przychodzi w mocy swej. I ja wiem, że nigdy się nie zawiodę na Nim. Nigdy się nie zawiodę na Nim. Bo to jest cudowny Bóg, cudowny Ojciec. On oddał za ciebie swoje życie, po to byś ty żył tutaj na ziemi już w obfitości. Abyś miał życie wieczne. Abyś miał życie wieczne i żył tu już na ziemi w obfitości. Bo On nie chce, żebyś ty wegetował, ale żebyś ty obfitował. I Jemu chwała. Chwała Tobie, Jezu.